Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i wreszcie mamy to, nowa aktualizacja 22.0 weszła do gry. No i oczywiście dzisiaj zrobimy sobie takie pierwsze wrażenia, zobaczymy jak to wszystko wygląda, jakie funkcje doszły, no i jak gierka się teraz prezentuje. Mówię, weszło to dosłownie 20 minut temu, około godziny 11, no i już na pewno możecie aktualizować. Ja gram na Steamie, już mam tą aktualizację, na telefonach pewnie też już jest, więc sobie po prostu sprawdźcie i piszcie w komentarzu wasze opinie. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, no i subskrybujcie z dzwonem i pamiętajcie, żeby kupować grzybki, pakiety specjalne i tak dalej z kodem Neutral. Dobrze, przechodzimy. Tak jak mówię, aktualizacja dopiero co weszła, będą to pierwsze wrażenia. Przelecimy sobie po wszystkich funkcjach, jakie są teraz w gierce, no i wam to wszystko pokażę już na żywo. Na starym koncie, na którym i tak nie gram, potestujemy jak to wszystko działa. No i przede wszystkim, jak włączamy teraz grę, to wita nas nowe logo. Nowe logo Shakes and Fidget, które prezentuje się dokładnie tak. Fajnie, nowocześnie, myślę, że zmiana na plus, kosmetyczna, ale jak najbardziej na plus. No i co, troszeczkę sobie tutaj już poklikałem ten nowy interfejs, no i powiem wam szczerze, że jak dla mnie wygląda spoko. Szczerze mówiąc, o dziwo jestem zaskoczony, dla mnie fajna, pozytywna zmiana. Myślę, że naprawdę przeciwieństwo tego, co widzieliśmy na filmach, bo jak poklikałem w praktyce, to naprawdę idzie się do tego przyzwyczaić. Jest to takie fajniejsze, może bardziej bajkowe, może bardziej takie, wiecie, cukier. Nazwijmy to, ale generalnie idzie się do tego przyzwyczaić i jak dla mnie wygląda to fajnie i jest w miarę przemyślane. To jest moja opinia, oczywiście zobaczymy w praktyce, jak już dzisiaj na przykład na streamie będę grał, ogrywał swoje daily czynności na kontach i tak dalej, no to w praktyce może być troszkę inaczej, ale takie pierwsze wrażenia jak dla mnie pozytywne. No i co, wchodzimy na naszą postać, wita nas oczywiście premia za logowanie. Teraz pamiętajcie, że kalendarz mamy tutaj właśnie u tego goblina, który kiedyś był na mapce miasta, no a teraz ten goblin jest, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie, zaraz go będziemy sobie tutaj szukać. Tu mamy kupców, tutaj mamy dzielnicę, o tutaj dokładnie, gobliński minstrel, no i mamy te wykrzykniki, że coś możemy zrobić. Teraz tak, na mapce miasta, zacznijmy może od mapki miasta, mówię, u goblińskiego minstrela jest ta premia za logowanie, czyli ten stary kalendarz powiedzmy. Ja mam tutaj od pierwszego dnia, no bo to jest stare konto, na którym nie gram. No i co, tutaj mamy wydarzenie, czyli to darmowe piwko, oczywiście przede wszystkim, co jest od poniedziałku do czwartku, no i tutaj mamy codzienne misje, więc to powiedzmy się nie zmienia. Teraz tak, na mapce miasta mamy oczywiście odnośniki do wszystkich funkcji w grze. I tu mamy w ogóle portal, czyli jakiś legendarny loch, elevator, te wydarzenia tymczasowe. No i jak możemy coś zrobić, to mamy albo wykrzykniczek, tutaj mamy na przykład prace zakończone, albo mamy coś takiego, wciąż można ulepszyć przedmioty, na przykład u kowala, taką strzeleczkę do góry. Jeżeli nas to irytuje, to możemy to wyłączyć. Tu od razu przejdę do ustawień, no i w ustawieniach mamy na przykład ukryj powiadomienia o ulepszeniach. I jak to sobie zaznaczę, to jak możecie sami zauważyć, już tej strzałeczki u kowala nie mam. No a ten wykrzykniczek ciągle jest, no bo to jest coś innego. To możemy odznaczać. Tutaj możemy plecak początkowo otwarty, czyli mamy chyba po prostu ten plecaczek na naszej głównej postaci, no tak jakby z bomby przesunięty do góry, przeciągnięty. Chyba tak to mogę rozumieć. Tutaj jak wejdziemy do kupca na przykład, a jak teraz sobie to odznaczę, to są takie pierwsze wrażenia, żebyście nie myśleli, bo mówię, no jeszcze sam tutaj będę poznawał to dopiero pewnie razem z wami. I teraz jak sobie wejdziemy na przykład w zbrojownię, to nic się nie zmienia. W sumie nie wiem, do czego służy ta opcja, jak ktoś to rozgryzie, to może napisać w komentarzu. No ale to są takie pierdółki, tu nic więcej nie doszło, w grafice z tego co widziałem nic więcej nie doszło. Tutaj mamy dźwięki, konto Shakes and Fidget, tej zakładki wam nie będę pokazywał, bo tam jest ID postaci. No i mamy język, więc tutaj się za wiele nie zmieniło. No i dobrze, mówię, logujemy się, wita nas ta premia za logowanie, mamy wykrzykniczek i tutaj jeżeli coś się dzieje, to mamy również wykrzykniczek. Tutaj mamy podziemia prace zakończone, twierdza, nowe znalezisko w kopalni klejnotów. Generalnie no informuje nas, że coś na postaci się zadziało. Lewy górny róg, ja mam tutaj grzybki zasłonięte, ale lewy górny róg, troszeczkę się pozmieniał oczywiście, no zasoby przede wszystkim, tak? Mamy tutaj złoto, mamy szczęśliwe monety, mamy klepsydry, których wy nie widzicie, bo mam tą nakładkę na grzybki, no i mamy nasze grzyby, nie? Więc tak to wygląda. Tu w ogóle troszkę ta nakładka, będzie trzeba ją zmienić, o ile będzie to przeszkadzać. W każdym razie spod tej nakładki troszeczkę grzybek wystaje, jak sami możecie zauważyć. Dobrze, lecimy dalej. Teraz tak, co my tutaj mamy? Jak wychodzimy na naszą postać, czyli lewy górny róg, to mamy po pierwsze informacje. Mamy informacje ogólne. Mamy jaką mamy rasę,
jaką klasę postaci, tutaj, że jestem creatorem, mam ten znaczek, którą mam pozycję w sali chwały i ile mam klasera. Teraz klaser to się nazywa biblioteka dokładności. No i wierzchowiec i eliksiry, mamy wierzchowca na zawsze i jeżeli sobie kupię jakiś eliksir tutaj w gabinecie magii, powiedzmy, Jezu, myszka z automatu leci na dół, a teraz się kupuje na górze, nie? To taka ciekawostka. Kupię byle jaki, bo i tak tu nie gram, no to mamy oczywiście poteczkę. Dalej mamy opis, tutaj się za wiele nie zmienia, szczerze mówiąc, no i dalej mamy cechy i zobaczcie, teraz tak, w ogóle tutaj zręczność nie jest przetłumaczona, natomiast naszą główną cechę naszej postaci, ja jestem na wojowniku, mam siłę, no to jest w takiej złotej ramce, jak widzicie. Tu mamy nasze cechy, no i na dole mamy ekwipunek. Możemy sobie zamienić stojak, możemy sobie wyświetlić stojak albo wyświetlić postać ewentualnie. No i mamy tak, aktywna premia runiczna. Zobaczcie, tu mamy podsumowane wszystkie runki, mamy ile mamy odporności, ile mamy tam różnych rzeczy, w nawiasie ile jest maksa i ile my mamy na postaci. To taki fajny, nie trzeba już tego, wiecie, powiedzmy wszystkiego sprawdzać, tylko po prostu mamy to podsumowane. Dalej mamy aktywne czary, to oczywiście u wiedźmy. No i mamy aktywne ulepszenia, wszystko razy 15, a może być razy 20. To tu pewnie wskoczy 200, jak będziemy mieć wszystko ulepszone razy 20. Nie chcę wchodzić na nasze główne konta, żeby tam nic nie zepsuć, nic nie odebrać, więc na razie się posługuję właśnie tym pobocznym. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o tutaj naszych pomagierów, to tu na górze mamy zakładeczkę, mamy Barbara, mamy Mariuszka, mamy Kunegundę. Jak najedziemy, to oni się tak wysuwają i możemy kliknąć. No i mamy analogicznie dokładnie to samo. Na postaci, jak widzimy, itemki, no tutaj też się sporo pozmieniało, bo mamy tak, mamy statystyki tego itemku, mamy, że jest czar, mamy jaką marunę, jakie ulepszenie, jaki beryl, w ogóle beryl z tego co widzę, a jest 1629, okej. No i mamy ile dostaniemy za kociołek, jak odzyskamy i ile dostajemy za rozmontowanie surowców, golda i tak dalej. Tak się teraz prezentują itemki. No i co? I chyba tyle. Plecak ja tutaj mam na maksa rozwinięty, no i plecak jest bardzo, bardzo duży, bardzo potężny. Jak sobie klikniemy i, to mamy, jak widzicie, wszystko tak naprawdę. Mamy informacje, mamy rasę, w ogóle teraz to i jest tak naprawdę w każdej funkcji z tego co widzę. I jest to takie udogodnienie dla nowych graczy, żeby po prostu sobie przeczytać, co dana funkcja robi, co dane okienko robi, w które wejdziemy. Czyli właśnie zbrojownia, gabinet magii i tak dalej, nie? No, więc tak to na szybko się tutaj prezentuje. Mapkę miasta już wam pokazałem, tu co chwilę wyskakuje to premię za logowanie, dopóki pewnie nie odbierzemy. I tyle, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, główne rzeczy odnośnie naszej postaci. Więc teraz lecimy sobie po kolei. No i tak jak już pewnie wiemy, w ogóle jak wejdziemy sobie w grzybiarza, to mamy tak, czarny rynek pozostaje bez zmian. No i tutaj mamy grzybki i mamy kod bonusowy. Jak na przykład jest aktywna promocja na grzybki, tutaj sobie możemy wejść na EU13 na nasz serwer. No to mamy taki procencik, przy plusiku, czyli znaczy, że mamy aktywną promocję na grzyby. To taka również ciekawostka. Dobrze, lecimy dalej. Teraz tak, karczma. W karczmie co mamy? Po pierwsze szynk. Nie wiedziałem co to jest ten szynk. Wczoraj jak omawiałem tą aktualizację, jak robiłem, bo wczoraj ogólnie wleciał na YouTube'a film z omówienia po prostu listy zmian, omówienia takie patchnoty shakesowe, nazwijmy to. No i teraz mamy szynk, czyli to jest po prostu karczma. No i w karczmie mamy wartę, mamy tego gamblera i mamy toaletę. Tu oczywiście możemy w dalszym ciągu sobie wchodzić, tak jak wchodziliśmy, no ale możemy również poprzez te odnośniki. Tutaj jest warta, tutaj mamy tego właśnie grę w kości, ewentualnie kubeczki, no i mamy toaletę. Tu jeżeli chodzi o to, to się za wiele nie pozmieniało, teraz nie ma żadnych eventów aktywnych, więc z tego co pamiętam, to eventy już nie będą u karczmarza pokazane, to trzeba by zobaczyć w piątek, tylko będą gdzieś chyba tutaj na górze, jak się nie mylę, nad zakładką karczma, o ile dobrze pamiętam z tego właśnie patchnota, z tych patchnotów. Dobra, teraz tak, warta się za wiele nie zmieniła, kubeczki, no to mamy takie tło fajne, to jest troszkę inaczej, no i mamy toaletę. I w toalecie możemy oczywiście tutaj sobie powiększyć, pomniejszyć plecak. Możemy też lecieć tak po prostu, a możemy go zrobić większego, jeżeli nam wygodniej, ale chyba jak jesteśmy w takiej zakładce jak toaleta, czy jakaś zbrojownia, czy coś, to lepszy jest taki mniejszy. No i mamy, którą mamy aurę, mamy ile mamy many, to w ogóle jak się rymuje. No i jak sobie wrzucimy, nie wiem, pierwsze, lepsze, no to jak widzicie, toaleta wypełniona, mamy więcej many. I wszystko. I tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o toaletkę. Tu się troszkę pozmieniało, powiedzmy, wizualnie. Dobrze, w ogóle czemu neutral jest tutaj tak po lewej stronie, a jak wejdziemy tu... Aha, nie zwróciłem uwagi. Jezu, teraz niki nie są na środku, teraz niki są tak, zobaczcie, jak dziwnie, wchodzą na złotą ramkę. Troszkę to tak wygląda, jakby to było delikatnie niedorobione, że tak powiem, w sensie niedopracowane, rozumiecie o co chodzi. Dobrze, teraz mamy walki i w walkach mamy tak, arena, tutaj 0 na 10 expa, jak widzimy. Ojejku, tu wszyscy są bez gildii, czy coś mi się zbugowało, ale chyba tak. Lochy,
to oczywiście wchodzimy do starych lochów i tutaj mamy nowość, mamy obóz treningowy, do którego zaraz wejdziemy, no i mamy pupile. W ogóle pupile w zakładce walki, nie wiem czy to pasuje, ale może nie mieli za bardzo gdzie tego wsadzić. No i w pupilkach się nic za bardzo nie zmieniło. Teraz tak, wchodzimy do lochów, tutaj mówię, też się za wiele nie zmieniło. Natomiast jest ten obóz szkoleniowy. Co to jest obóz szkoleniowy? Na pierwszym levelu zaczynamy z pierwszym przeciwnikiem, a tutaj jak mamy wyższy level, czyli drugi w górę, to nam pierwszego z automatu pokonuje i mamy drugiego. O co tutaj chodzi? No statystyki są śmieszne, ilość expa i golda zdobywanego też jest śmieszna. Natomiast pamiętajcie, że my ten loch prawdopodobnie zrobimy cały. Tutaj wam od razu popokazuję wszystkich. Prawdopodobnie zrobimy cały już na levelu pierwszym tak naprawdę, bo tutaj no mówię, jak sobie dodamy jakiegoś tam golda z pakietu startowego, jak kupimy podki, no to raczej nasza postać będzie na spokojnie w stanie zrobić cały ten obóz szkoleniowy, także jakieś tam levele to da. I tutaj od razu powiem, że polecam, teraz startuje nowy serwer, będę polecał zrobić jak najwięcej oczywiście tego lochu, zanim zaczniemy robić awkę, no bo wiadomo, im wyższy level, na którym zaczynamy robić awkę, tym więcej expa z awki, tym jesteśmy do przodu. Zasada jest prosta, zawsze dociskamy tyle na starcie oczywiście w pierwsze dni serwera, zawsze dociskamy tyle expa, ile jesteśmy w stanie z lochów i dopiero potem robimy kaczmę, czyli zwykłą awanturniczość. To taka moja tutaj anegdotka, że warto będzie ten loch docisnąć jak tylko się da. No a patrząc tutaj na statystyki, to jest nawet szansa, że zrobimy cały z bomby. No i expa, mówię, no na tym levelu to jest oczywiście bardzo malutko, ale na pierwszym levelu może jakiś drugi, trzeci level wbijemy, coś koło tego. Dobra, cyk, i tutaj mamy dziewiątego, on już ma po 80. Tu nawet unik zrobił, co ciekawe. No i tutaj jak sobie wejdziemy walcz, no, nie są to trudni przeciwnicy. Wydaje mi się, że na luzie możemy ich zrobić. Dobra, tu jeszcze jak sobie wejdziemy, to... Aha, bo ja tu mam jeszcze zadania zamiast wypraw, to sobie zmienimy. O, proszę bardzo. No to tutaj się raczej nic nie zmieniło. Dobrze, i tyle. O, zobaczcie, tutaj nam od razu odlicza, ile możemy do kolejnej darmowej próby sobie ogarnąć. Tu mamy też troszkę zmienione te ikonki mieczyków. No, tak to wszystko wygląda. Lecimy kolejną zakładkę. Te zakładki w ogóle, tak widzę, możemy mieć rozwinięte maksymalnie dwie. Jak rozwijamy trzecią, to nam się chowa, no pierwsza, nazwijmy to, nie? Tu mamy zbrojownię w kupcach, tu jakby logiczne, jest zbrojownia. Na górze teraz są itemki, nowe towary, a na dole jest plecaczek. Tutaj mamy gabinet magii, no to analogicznie to samo. No i mamy handlarza grzybów, to również poprzez wejście w ten plusik on jest. Dobrze, lecimy dalej. Dzielnica. I teraz mamy tak, goblińskiego minstrela, czyli daily zadania tygodniowe. Dniowe zadania od poniedziałku do czwartku i premia za logowanie, kalendarzyk. Dalej mamy gildię i właśnie w gildii się tutaj bardzo, bardzo dużo pozmieniało, dlatego że tak, po pierwsze nie mam teraz gildii, natomiast jak sobie wejdziemy, no muszę wejść, jakie ja tutaj mam konto, którego... Czy jestem w jakiejś gildii? Może powiedzmy na jakimś, nie wiem, EU9, byśmy do jakiejś gildii sobie weszli, wybierz gildię, o, wejdziemy do na przykład tej, niech będzie. Aha, ta gildia nie może lub nie chcecie... O kurde, a czemu tak? Myślałem, że jak mi wyszukuje ich, to z automatu mogę dołączyć. Dobra, wejdziemy tu. A, nie mogę tego zrobić, nie mogę tego zrobić i nie mogę tego zrobić. Dobra, no trudno, to wejdziemy na, powiedzmy, S40, niech będzie. Wejdziemy sobie w gildię i zobaczcie. I tutaj gildia. Tutaj mamy awatar gracza, który został bohaterem dnia w ostatniej bitwie gildii. To też bardzo fajna zmiana. Tutaj mamy oczywiście nasze logo, nazwę. A nie, ojejku, nie, to jest lider. Dobra, przepraszam, wprowadziłem was w błąd. To jest lider, to jest awatar lidera, w sumie korona, ma to sens. Tu jest właśnie nazwa gildii, logo i tutaj mamy bohatera dnia. Czyli jak mamy teraz jakąś bitwę i my, no ktoś zostanie bohaterem dnia w tej bitwie, no to wtedy tutaj jego awatar również się pojawia. To też wczoraj w liście zmian sobie zobaczyliśmy. No i jest to całkiem, całkiem fajny taki smaczek, motywujący, żeby w gildiach, w walkach gildyjnych brać udział i po prostu, żeby tutaj w tej zakładce gildia powisieć przez pół dnia do kolejnej bitwy, nie? Wiecie o co chodzi. Tu w ogóle jak mamy na czacie... O, zobaczcie, jak mamy na czacie taki wykrzykniczek, to też znaczy, że coś tam pisali. No i dobrze, tutaj mamy litera, tak jak mówię, tutaj mamy tego bohatera dnia. No i tutaj mamy ulepszenia. Do tego wszystkiego możemy wejść. A, i tutaj mamy jeszcze... A, tu jest walka, czyli to, co nam się pokazuje, jak wchodzimy bezpośrednio do zakładki właśnie gildia. Dobrze, czyli tak.
Prosta piłka. Wchodzimy w gildię, jak klikniemy na awatar lidera, to nam się pokazuje cała lista graczy, tak jak to wyglądało wcześniej. Oczywiście już z ikonką hydry. Tutaj pamiętajcie, że jest już ikonka hydry i ona się będzie świecić na zielono, jeżeli ktoś tą hydrę ubije. Tutaj mamy ulepszenia oczywiście, kto ile ma ulepszeń, jaką salę rycerską, jakiego pupila gildyjnego. I mamy zarządzanie, czyli możemy wystąpić z gildii i tak dalej. Pewnie jako oficer mamy również więcej możliwości. Lecimy dalej. Teraz jak sobie klikniemy tutaj w nasze logo, no to możemy zmieniać logo, mamy tutaj opis, wymagania i tak dalej. No i jak wejdziemy tutaj, to możemy sobie ulepszać skarbiec, trenera, pupila gildyjnego, czyli to wszystko, co było wcześniej. Sami rozumiecie, o co chodzi. No i tu oczywiście walka, no to wiadomo. Tutaj możemy się zarejestrować, czyli dołączyć do walki, możemy załadować grzybową katapultę do obrony, jeżeli ktoś by nas atakował, zawalczyć z hydrą, no i tutaj portal gildyjny mamy cały ukończony, akurat na tym serwerze. A jak z gildią, z hydrą zawalczę, przeskipujemy sobie, jeszcze się tutaj na wszelki wypadek przeloguję. O, tu w ogóle mogę odebrać wartę, to nam się warta z automatu nie odbiera, to taka ciekawostka. Dobra, czyli wejdziemy sobie raz jeszcze w gildię, o i zobaczcie, i ja mam tutaj na zielono, czyli hydrę zaatakowałem, fajnie to działa. I tyle jeżeli chodzi o gildię, czyli po prostu po prawej stronie możemy przejść do tego wszystkiego, co wcześniej mieliśmy, w zależności co klikniemy. Mówię, tutaj są ulepszenia, tutaj jest lista członków i takie informacje o członkach, no i tutaj mamy po prostu walkę. Zobaczcie jaki smaczek, jak zarejestrowaliśmy się do ataku, to już nam tutaj zniknęły te mieczyki po prawej stronie, nie? No bo już jakby wzięliśmy broń, już idziemy na walkę, one zniknęły. Bardzo fajne smaczki, na które pewnie będziemy zwracać uwagę w przyszłości jeszcze, bo pewnie nie wszystko też dzisiaj zauważę. Dobra, lecimy dalej. Mamy pocztę. W poczcie chyba się nic nie zmieniło. Troszkę tutaj graficznie widzę, że się pozmieniały jakieś pierdółki, tutaj twierdza i tak dalej, ale w poczcie się raczej nic nie zmieniło. Tego co widzę. No i co? I mamy doktora ABWW. Tutaj też się za wiele nie pozmieniało. Teraz tak, ulepszenia. Stajnia. Nic się nie zmieniło, po prostu tutaj wchodzimy, kupujemy wierzchowca, wiedźma, no i wiedźma się pozmieniała. Zobaczcie, w wiedźmie mamy kociołek, no i teraz już nie mamy czarów. Widziałem, że ktoś tam nie był przekonany, o co chodzi. Tu w ogóle po prawej stronie mamy taką zakładkę plecaczek małą, taki listeczek dosłownie, i jak w niego klikniemy, to się pokazuje plecak, wy tego nie widzicie, a jak zamkniemy, to po prostu no tego nie ma i możemy od nowa włączyć. No i właśnie, teraz nie ma czarów, teraz czary działają tak, że nie wiem w ogóle, szczerze mówiąc. A, tutaj mamy, że cały mój ekwipunek jest zaczarowany, okej. A jak wejdziemy na przykład znowu na S40, ja tu chyba nie mam zaczarowanych butów. Wiedźma, dokładnie, to zobaczcie, mam tutaj, że mogę zaczarować coś i jak wejdę w czar, to możemy zaczarować buty. Okej, nie mam tyle golda, żeby zaczarować, ale spoko, czyli teraz możemy jakby zaczarować, powiedz, a jak sobie jeszcze zmienię? Kurde, no tu jest tyle rzeczy, to omówienie będzie trwało z pół godziny, ale tu jest tyle ciekawostek, tyle takich smaczków. Gdzie ja mogę wejść? Wejdę sobie tutaj i na przykład powiedzmy zdejmę rękawice i teraz jak, albo nie, no założę inne na tymczasowo, czar. Okej, czyli teraz mogę zaczarować rękawice, jakbym zaczarował rękawice, to chyba dopiero mi się wtedy pojawią buty, czyli nie mogę wszystkiego naraz zaczarować i zapłacić całej kwoty, tylko muszę, wiecie, jakby pojedynczo. Teraz jak wejdziemy, to znowu buty. No właśnie, więc generalnie chodzi o to, dzisiaj w ogóle tutaj mamy też pokazane, co chce wiedźma. Wiedźma chce... no pierścionki, dzisiaj akurat żadnego pierścionka nie mamy. W każdym razie teraz po prostu jakby z bomby te czary będziemy mogli robić. Tylko nie wiem, czy te czary będą dostępne od razu, czy również trzeba będzie do tego kociołka wrzucać itemki i po prostu zbierać procenty. To by trzeba na nowym serwerze zobaczyć. No ale nie jestem pewien, nie jestem przekonany. Nie mam akurat konta żadnego dodanego, gdzieś nie mogę się w ogóle zalogować. Odkąd odpiłem sobie konta z EU12 i EU11 tutaj od głównego konta ShakesandFidget, to nie mogę się zalogować na te konta, muszę napisać na support, o co chodzi. W każdym razie tam byśmy mogli sprawdzić, bo tam jeszcze nie mam wszystkich procentów. W sensie wszystkich czarów nie było na pewno. No ale trudno, trudno. To się zobaczy na EU13. W każdym razie albo wszystkie czary będą już dostępne z bomby, albo również poprzez wrzucanie do wiedźmy będzie trzeba te czary odblokowywać. No ale tutaj już zwojów nie ma. Tutaj nie wiem, gdzie by się miał w sumie progres tego gotowania czaru wyświetlać, ale raczej by tego nie zmienili. To możecie napisać w komentarzu, jak ktoś gra na EU12 czy EU13, czy nadal trzeba zbierać po prostu procenty i te czary się dopiero tworzą, czy wszystkie są z bomby aktywne. Bo to w sumie też by był bardzo duży boost do early game'u. Dobrze, no i mówię, tu mamy podświetlone buciki, które sobie możemy od razu wrzucić do kociołka, sprzedać dwa razy drożej. Tutaj mamy zaczarowanie czegoś, jeżeli oczywiście czegoś nie mamy zaczarowanego. I tu mamy wyciskarę, czyli możemy robić sobie owocki. Jak weźmiemy tu, to zobaczcie, no na tym koncie mogę zmarnować i wyleciało
ciała mi potka, więc wystarczy przeciągnąć i działa. No tu się graficznie troszkę pozmieniało, ale też się idzie do tego przyzwyczaić. Też myślę, że prędzej czy później będzie to dość intuicyjne. Na kowalu znowu mamy strzeleczkę do góry i mamy tak. 5x5 wolnych rozmontowań, możemy usunąć klejnoty, tu możemy wybrać przedmioty, które chcemy rozmontować, najedziemy tutaj, możemy kliknąć rozmontuj. Tu mamy od razu pokazane, ile dostaniemy metalu, ile dostajemy kryształu za te itemki, więc to też jest całkiem spoko, to też jest takie, powiedzmy, ułatwiające. No i właśnie, tu jak klikniemy to, to możemy znowu gemik usunąć po prostu, albo za grzybki, albo za surowce, nie? Teraz tak, wzmocnienie. We wzmocnieniu mamy albo dodanie miejsca na klejnot, albo mamy po prostu ulepszenie cech. I jak sobie weźmiemy tutaj, to możemy ulepszyć na razy 20. No, stara zasada działania, powiedzmy, i nam pokazuje, ile surowców to będzie kosztować. No i z racji tego, że ja mam na sobie itemy, które mogę jeszcze ulepszyć, bo wystarczy mi surowców, to po prostu świecą mi się te strzałeczki do góry i tu mam tą strzałeczkę do góry. Rozumiecie, o co chodzi? A na górze mam, ile mam surowcy. No i personalizacja. W tej zakładce możemy zamienić runki i możemy również zmienić wygląd. Na przykład weźmiemy sobie, nie wiem, tu, tutaj pyk, kliknij, aby wybrać i możemy wybrać z wyglądu. Już nie musimy przesuwać tym paskiem, tylko mamy wszystko jakby z bomby. To również na duży, duży plus. Dobra, bardzo żałuję, kurczę, że nie mogę wejść do tej Wiedźmy na jakimś nowszym serwerze, żeby zobaczyć, jak to działa. No ale mówię, no coś mi się skasztaniło z tymi moimi serwerami starymi, powiedzmy. A na EU10 już mam wszystkie czary od dawna dostępne. Dobra, nieważne. No, więc to są ulepszenia. To są takie jakby upgrade'y naszej postaci. No i dalej mamy zarządzaj budynkiem. Mamy twierdzę. Twierdzy się, tak naprawdę nic nie zmieniło. Nie mamy już oczywiście tej monetki do przełączania. Obok mamy zarządcę areny. Tutaj mamy oczywiście zarządcę. Tylko nie wiem, czemu mam dostępne oferty, a na przykład mi tutaj w ogóle nic się nie podświetla, nic takiego, nie ma żadnego wykrzyknika. To powinno być, uważam, żeby nie zapomnieć przegapić oferty. No i mamy podziemia. I mamy podziemia. W podziemiach się również za wiele nie zmieniło. W podziemiu mogę tutaj odebrać, mogę ulepszyć. Co tutaj mamy? Ekstraktor pęka w szwach. Okej, czyli jak ekstraktor odbiorę. A i przygodomat jest pełny, dobra, to wszystko nam pisze, co w danym miejscu możemy zrobić, dlaczego się ten wykrzykniczek świeci. Dobrze, i lecimy dalej, ostatnia zakładka jest to postęp, no i tutaj mamy salę chwały. W sali chwały, no powiedzmy, jak sobie wejdziemy, nie wiem, na Actimelka, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. No to mamy jego postać, a gdzie ja, a tutaj na niżej. Tutaj pod wierzchowcem i eliksirami mamy porównaj wartości, mamy napis wiadomość, usuń znajomego i ignoruj. I mamy zaproszenie go do gildii, jeżeli mógłbym go zapraszać. Spoko, okej, czyli tutaj mamy to takie jakby porównywanie. No i tu jest cała reszta. A, tu możemy zaatakować i zwabić do podziemi. Okej, no to też trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Jezu, już widzę, jak będę dzisiaj ogrywał konta. Już widzę, jak mi się to wszystko będzie mieszać, jak będę chciał robić po staremu. Wiecie, taka pamięć mięśniowa, rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, międzynarodowa sala chwały. Tutaj od razu sobie możemy wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Już nie musimy dwa razy na salę chwały klikać. No i mamy bibliotekę dokładności, czyli po prostu nasze osiągnięcia, nasz klaser i legendarne przedmioty, ilość legendarnych przedmiotów. Także to jest po prostu stary klaser. No i tak naprawdę tyle. I tak naprawdę to wszystko. Przelecieliśmy tak naprawdę wszystkie menu gry chyba, przelecieliśmy praktycznie wszystko, co tutaj mogłem wam pokazać tak na szybko, takie pierwsze wrażenia. Kurczę, myślę, że jak się do tego wyglądu przyzwyczajimy, to naprawdę na plus, na duży, duży plus. I jakoś nam to pójdzie. Jakoś myślę, że no po prostu się nauczymy tego wszystkiego i raczej będzie git. Wydaje mi się, że będzie git. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo pozytywnej myśli, dlatego że mówię, no nie wygląda to wcale tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Dajcie znać w komentarzu, co z tą Wiedźmą, jak gracie na jakimś nowszym serwerze, na przykład EU12. Dajcie znać, czy dalej musicie zbierać jakby rzeczy, wrzucać do kociołka. W sensie do kociołka rzeczy i tak się opłaca zawsze wrzucać, bo nam po prostu Wiedźma daje dwa razy więcej golda, niż jakbyś to, my to normalnie sprzedali. Ale dajcie znać, czy jakby wszystkie czary na EU12 są z bomby odblokowane, czy również trzeba zbierać te itemki do kociołka, zbierać ten progres, żeby kolejne czary odblokowywać. Bo jestem tego ciekaw, a nie pamiętam, jak to wyglądało w liście zmian. Napiszcie w komentarzu, to też osoby, które są również zainteresowane, tak jak ja, które grają na nowszych serwerach albo wystartują na EU13, też będą wiedziały po prostu, z czym to będzie się jadło. Jak sobie wejdą w komentarze. Także napiszcie. W ogóle jeszcze możemy wejść w sumie w podziemie. I tutaj w przygodomat, z racji tego to odbiorę, bo to nam nic nie szkodzi. Aha, ja go muszę całego odebrać. No dobra, to odbiorę całego. Tutaj jeszcze wam pokażę na szybko, jak to z tym trybem wakacyjnym, nie? Bo ten tryb wakacyjny miał być dostępny dopiero za jakiś czas, za kilka tygodni. A, jeszcze tego nie ma, okej. Czyli to pewnie wejdzie, tu możemy sobie... Ojejku, 100 grzybów aż. Tu możemy sobie wypełnić ten przygodomat.
troszeczkę inaczej wygląda niż wcześniej, ale nie mamy tego trybu wakacyjnego jeszcze, czyli tak jak napisali, wprowadzą go za kilka tygodni, więc tu się nic nie zmieniło. Jeszcze wam oczywiście pokażę, jak wygląda tutaj sala chwały gildyjna, dlatego że zauważyłem to już po nagraniu tego odcinka. Zobaczcie, jak sobie wejdziemy na jakąś inną gildię, czy nawet na naszą, no to mamy też wszystko ładnie opisane. Mamy opis, mamy wymagania, tutaj jeszcze nie wprowadzono żadnych wymagań ze strony lidera, czy też oficerów. Natomiast no, tutaj możemy sobie wejść na listę członków, możemy zaatakować, ewentualnie dołączyć do obrony. No i tutaj jest fajne takie podsumowanie gildii, dlatego że mamy, jak sami możecie zauważyć, po pierwsze pozycję oczywiście w sali chwały, mamy liczbę członków, czyli 50, mamy punkty sali rycerskiej, czyli ile mamy rycerzy w gildii, no i tutaj mamy ile mamy wypraw ukończonych, ile trenera, czyli maksimum akurat w tym przypadku, i również ile mamy skarbca, czyli też w tym przypadku maksimum. Także to też wszystko jest fajnie pokazane. No i w ogóle tutaj powiem wam szczerze, że tak naprawdę pewnie jeszcze troszkę takich smaczków wyjdzie, nie? Pewnie jeszcze troszkę takich smaczków wyjdzie, jeszcze jakieś tam zmiany, coś czego nie pokazałem, o czym zapomniałem i tak dalej, no wiecie o co chodzi. W każdym razie to mi też możecie podsyłać w komentarzu, pisać w komentarzu, jeżeli coś pominąłem, czegoś nowego nie pokazałem, no to jest taka, wiecie, pierdółka, ale również to wygląda inaczej niż wcześniej, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę, jak teraz wygląda ten ranking gildyjny. To oczywiście mówię, piszcie w komentarzu, również jeszcze sobie na to zwrócę uwagę, ale pewnie tego nowego, nazwijmy to Shakesa, będziemy przez kilka następnych dni dopiero poznawać i dopiero zauważać jakieś tam zmiany, jakieś tam nowości, smaczki i tak dalej, i tak dalej. No i tyle, subujcie z dzwonem oczywiście, kciuka w górę zostawcie, piszcie komentarze, co sądzicie o tej aktualizacji również, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, zapraszam was serdecznie, kupujcie grzybki z kodem Neutral, dziękuję pięknie za wsparcie, no i co, zobaczymy w kolejnych dniach, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce i co tutaj się będzie działo. Kciuk w górę, pamiętajcie o tym, dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!